Witam Cię bardzo serdecznie. Przed nami ogromnie ważna lekcja dotycząca pierwiastków i działań na nich. Jeżeli jeszcze nie radzisz sobie dobrze z pierwiastkami, to bardzo Cię proszę, wróć do lekcji w tym module, która mówiła o pierwiastkach i najpierw opanuj ją bardzo dobrze. Jeżeli jej nie opanujesz, to nawet nie masz co zaczynać z tą lekcją, ponieważ pogubisz się, będzie dla Ciebie niejasna i będzie Ci się źle uczyło. Natomiast jeżeli pierwiastki masz już opanowane, zapraszam do tej lekcji. Czyli na przykład, czy moglibyśmy wykonać takie działanie: pierwiastek z dwóch dodać pierwiastek z trzech? Jak myślisz, czy możemy dodawać pierwiastki, jeżeli pod pierwiastkami nie ma tej samej liczby? Niestety nie. Takie działanie jest nie do wykonania. Ale czy moglibyśmy wykonać działanie pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech? Oczywiście. Pamiętaj, że pierwiastki możemy ze sobą mnożyć i w tym celu po prostu mnożymy liczby, które są pod pierwiastkiem. Czyli możemy zapisać, że jest to pierwiastek z liczby 2 razy 3, czyli to będzie pierwiastek z 6. Podobnie rzecz ma się z dzieleniem. Jeżeli mamy pierwiastek z 10 podzielić na pierwiastek z 2, to możemy to wrzucić pod jeden pierwiastek i mamy pierwiastek z 10 podzielić na 2, a to będzie po prostu pierwiastek z 5. Czyli bardzo ważna zasada. Możemy mnożyć i dzielić liczby pod pierwiastkiem, ale nie możemy ich dodawać ani odejmować, jeżeli nie mamy tych samych liczb pod pierwiastkiem. Bardzo ważna rzecz. Czyli na przykład, jakbyś wykonał takie działanie: 3 pierwiastki z 5 razy 6 pierwiastków z 3. Zobacz, jeżeli mamy takie działanie, to mnożymy 3 razy 6, czyli mnożymy liczby, które są przy tych pierwiastkach, a także mnożymy 5 i 3 i to dalej będzie pod pierwiastkiem. Czyli 3 razy 6 to będzie 18 i pod pierwiastkiem będziemy mieć 5 razy 3, czyli mamy 15. Czyli to będzie 18 pierwiastków z 15. A gdybyśmy mieli działanie typu 12 pierwiastków z 6 przez 3 pierwiastki z 2, to jakbyśmy je wykonali? Bardzo podobnie. Musisz podzielić liczby, które są przed pierwiastkiem oraz liczby, które są pod pierwiastkiem. Czyli 12 podzielić na 3 to będzie 4, 6 podzielić na 2 to będzie 3, ale już pod pierwiastkiem. No dobrze, ale nie zdziw się, jeżeli na egzaminie ósmoklasisty albo na jakimś sprawdzianie napotkasz taki przykład. Pierwiastek z 50 dodać pierwiastek z 72 i musisz to wyliczyć. No ale zaraz, przed chwilą przecież mówiłam, że nie możemy dodawać pierwiastków, jeżeli pod pierwiastkami nie ma tych samych liczb, prawda? Zgadza się, taka jest zasada, ale teraz pokażę Ci specjalną sztuczkę, dzięki któremu poradzimy sobie z takim działaniem. I co więcej, stosowałeś już część tej metody przy wyliczaniu NWD i NWW, czyli największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności. W tym celu 50 i 72 rozłóżmy na czynniki pierwsze. Jeżeli nie pamiętasz, na czym to polega, to już przypominam, 50 musimy podzielić na liczby pierwsze. Czyli 50 na przykład dzieli się przez 2, to będzie 25, 25 dzieli się przez 5, to będzie 5, 5 możemy podzielić tylko na 5 i to będzie 1. I teraz najważniejsza rzecz w dzisiejszej lekcji. Szukasz par takich samych liczb. Zobacz, mamy parę piątek, więc piszemy tutaj 5. Samotna została dwójeczka, czyli pierwiastek z 50 możemy zapisać, uwaga, jako 5 pierwiastków z 2. To jest inny sposób zapisania pierwiastka z 50. Nazywa się to wyłączaniem czynnika przed znak pierwiastka. Zróbmy podobną rzecz z pierwiastkiem z 72. 72 dzielimy na 2, to będzie 36. 36 dzielimy na 2, mamy 18. 18 dzielimy na 2, mamy 9. 9 na 3, mamy 3. 3 dzielimy na 3 i mamy 1. I ponownie szukamy par takich samych liczb. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli rozkładasz liczbę na czynniki pierwsze, to nie musisz mieć tych liczb w tej samej kolejności jak ja po prawej stronie, czyli nie musisz mieć 2, 2, 2, 3, 3, możesz mieć kolejność 2, 3, 2, 3, 2, nie ma znaczenia, ważne, żeby znalazły się tam te same liczby, ale kolejność jest całkowicie nieistotna, pamiętaj o tym. I mamy tak, parę dwójeczek i mamy parę trójek.
Jeżeli masz więcej niż jedną parę liczb, to mnożymy te liczby, czyli możemy zapisać tutaj dodać. 2 razy 3 to będzie 6 i samotna bez pary zostaje dwójka, czyli mamy 6 pierwiastków z 2. No i teraz przemyślmy, czy możemy dodać takie liczby z pierwiastkami? Możemy, ponieważ pod pierwiastkiem znajduje się ta sama liczba. Czyli 5 pierwiastków z 2 dodać 6 pierwiastków z 2 to będzie? Tak jakbyś dodawał 5 jabłek plus 6 jabłek. To będzie po prostu 11 jabłek, a tym jabłkiem to jest nasze po prostu pierwiastek z 2, tak? Czyli naszym rozwiązaniem jest 11 pierwiastków z 2. Przećwiczmy sobie jeszcze tą umiejętność na innych przykładach. Mamy na przykład 6 pierwiastków z 300 minus 2 pierwiastki z 48. I teraz, żeby od siebie odjąć te liczby, musimy mieć tą samą liczbę pod pierwiastkiem, więc w tym celu rozkładamy na czynniki najpierw 300 liczbę, a później liczbę 48. 300 możemy podzielić na 2. Pamiętaj, że jeżeli masz liczbę parzystą, zawsze dziel ją na 2, bo najłatwiej się dzieli przez 2. To będzie 150. Póki co dalej jest parzysta, więc znowu możemy podzielić na 2. Mamy 75. Teraz mamy liczbę nieparzystą, czyli nie możemy podzielić już przez 2, ale możemy podzielić na przykład przez 5. Jeżeli potrzebujesz, wykonaj sobie pisemnie to dzielenie, to będzie 15. 15 możemy podzielić na przykład na 3. To będzie 5 i na 5 to będzie 1. No i teraz znowu łączymy w parę takich samych liczb. Mamy parę dwójeczek i mamy parę piątek. I zobacz, te piątki nie muszą znajdować się obok siebie. Nie ma żadnej takiej zasady. Po prostu muszą być dwie piątki, bierzesz je skądkolwiek chcesz. Mamy znowu dwie pary takich samych liczb, więc mnożymy je ze sobą. To będzie 10 i samotna jest trójka. Czyli mamy 10 pierwiastków z 3. I to samo zróbmy z pierwiastkiem 48. Dzielimy go na 2, mamy 24, na 2, 12, na 2, 6, na 2, 3, na 3 i mamy 1. Czyli mamy parę dwójek, mamy kolejną parę dwójek, mnożymy je ze sobą i wychodzi nam 4 i pod pierwiastkiem znajduje się trójka. Mamy 4 pierwiastki z 3. I teraz zapisujemy sobie szóstkę, którą mieliśmy przed naszym pierwiastkiem. Między szóstką a pierwiastkiem z 300 jest razy, którego oczywiście nie piszemy, ale my wiemy, że ono tam jest. Czyli możemy zapisać 6 razy. No i wiemy, że pierwiastek z 300 to jest inaczej 10 pierwiastków z 3. Czyli piszemy 6 razy 10 pierwiastków z 3 minus 2 razy, czyli to jest znowu ta nasza dwójeczka, pierwiastek z 48 możemy zapisać jako 4 pierwiastki z 3. Czyli zapisujemy razy 4 pierwiastki z 3. I teraz wykonujemy zgodnie z kolejnością działań najpierw mnożenie. 6 razy 10 pierwiastków z 3 to będzie 60 pierwiastków z 3. Czyli mnożymy tylko szóstka razy dziesiątkę. Razy pierwiastek z 3 nic nie mnożymy, no bo tu nie było liczby pod pierwiastkiem. Minus 2 razy 4 to będzie 8 pierwiastków z 3. I teraz możemy te liczby od siebie odjąć. Czyli mamy 52 pierwiastki z 3. Czy metoda postępowania w tym przypadku jest już dla Ciebie jasna? Mam nadzieję, że tak, ale to nie wszystko. Dowiemy się teraz, jak postąpić, kiedy mamy pierwiastek stopnia trzeciego. Zapiszmy sobie 4 pierwiastki trzeciego stopnia z 40, dodać 3 pierwiastki trzeciego stopnia ze 135. Równa się. No i teraz oczywiście nie możemy tych pierwiastków do siebie dodać póki co, ponieważ pod pierwiastkiem nie mamy tej samej liczby, więc ponownie rozkładamy na czynniki liczbę 40 i liczbę 135. 40 dzielimy na 2, mamy 20, dzielimy na 2, 10, na 2, 5, na 5 i mamy 1. I to samo robimy z liczbą 135, to nie jest liczba parzysta, więc nie możemy jej podzielić przez 2, ale możemy podzielić przez 5, mamy 27, dzielimy na 3, mamy 9, na 3, 3, na 3
1. I teraz co tu się zmienia? Zobacz, póki co rozkład na czynniki jest dokładnie taki sam, ale uwaga, jeżeli mamy pierwiastek stopnia trzeciego, to już nie łączymy w pary takich samych liczb, tylko łączymy w trójki identycznych liczb. Czyli mamy 2, 2 i 2, z nich powstaje jedna dwójka, samotna zostaje piątka. Czyli to będzie 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 5. I podobnie robimy w drugim przypadku, łączymy ze sobą trójki i to będzie 3. I znowu mamy, że 3, samotna jest piątka, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 5. No i teraz zapiszmy to. Mamy 4 razy, czyli to jest ta nasza czwórka. Natomiast pierwiastek z 43 stopnia zapisujemy inaczej jako 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 5. Czyli mamy 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 5 dodać 3 razy i zamiast pierwiastka trzeciego stopnia ze 135 mamy 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 5, czyli razy 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 5 i wykonujemy te działania. 4 razy 2 pierwiastki z 5 trzeciego stopnia to będzie 8 pierwiastków trzeciego stopnia z 5. Dodać 3 razy 3, 9 pierwiastków trzeciego stopnia z 5. I zobacz, teraz te pierwiastki możemy do siebie dodać, ponieważ pod pierwiastkiem trzeciego stopnia jest ta sama liczba 5. 8 plus 9 to będzie 17 pierwiastków trzeciego stopnia z 5. Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. 10 pierwiastków trzeciego stopnia z liczby 48 minus pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 750. Czyli znowu nie możemy tych liczb od siebie odjąć, ponieważ nie mamy tej samej liczby pod pierwiastkiem, więc rozkładamy na czynniki liczbę 48 oraz liczbę 750. 48 dzielimy na 2, mamy 24. Na 2, 12, na 2, 6, na 2, 3, na 3, 1. I uwaga, skoro pierwiastek jest stopnia trzeciego, to łączymy w trójki takich samych liczb. Czyli mamy tutaj 3 dwójki, więc to będzie 2. I uwaga, zostały nam dwie samotne liczby, których nie możemy już ze sobą połączyć. I my je mnożymy ze sobą, mamy 6 i ta liczba, ta szóstka wędruje pod pierwiastek stopnia trzeciego. Czyli pamiętaj, jeżeli bez pary, niepołączone, zostaną ci dwie albo więcej liczb, to musimy je pomnożyć ze sobą i ten wynik zapisać pod pierwiastkiem. Teraz rozkładamy na czynniki 750. Dzielimy na 2 750, to będzie 375. Nie możemy podzielić tej liczby już na 2, więc dzielimy ją na 5. Możemy to wykonać albo pisemnie, albo po prostu wiemy, ile to jest. Jest to 75. Dzielimy znowu na 5, to będzie 15. Możemy podzielić na 3, to będzie 5. Na 5 i mamy 1. Celowo najpierw podzieliłam na 3, a później na 5, żeby piątki nie były obok siebie, żebyś też wiedział, że absolutnie nie muszą być te piątki obok siebie. Mamy 3 takie same liczby, czyli 3 piątki, czyli będziemy mieć 5. No i znowu pod pierwiastkiem zostają nam dwie liczby, 2 i 3 i musimy je ze sobą pomnożyć. Czyli pod pierwiastkiem stopnia trzeciego mamy 3 razy 2, czyli 6. No i teraz mamy równa się. Przepisujemy sobie dziesiątkę, czyli tą dziesiątkę, która była przed pierwiastkiem i pierwiastek trzeciego stopnia z 48 zapisujemy jako 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 6. 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 6 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 750 to będzie, mamy wyliczone, 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 6. Wykonujemy najpierw działanie mnożenia zgodnie z kolejnością wykonywania działań, czyli mamy 20 pierwiastków trzeciego stopnia z 6 minus 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 6, odejmujemy je od siebie i wychodzi nam 15 pierwiastków trzeciego stopnia z 6. I to jest nasz ostateczny wynik. I analogicznie, gdyby się tak zdarzyło na jakimś sprawdzianie, na przykład w zdaniu na szóstkę, że pierwiastek byłby stopnia czwartego,
czy piątego nawet, to wtedy rozkład na czynniki jest dokładnie taki sam, tylko szukasz nie trójek takich samych liczb, tylko na przykład czterech takich samych liczb, czy pięciu takich samych liczb. Prawie nic się tu tak naprawdę nie zmienia, zasada pozostaje taka sama. Możemy też wykonać odwrotne działanie do tego, którego się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się wyłączać czynnik przed znak pierwiastka, czyli przypomnę, jeżeli mamy pierwiastek z 200, to my nauczyliśmy się, jak dojść do tego, że to tak naprawdę będzie 10 pierwiastków z 2. Ta operacja nazywa się wyłączeniem czynnika przed znak pierwiastka. Natomiast musisz umieć też wykonywać operację przeciwną, czyli jak włączyć czynnik pod znak pierwiastka. Czyli załóżmy, że mamy liczbę 9 pierwiastków z 2 i nauczymy się teraz, jak zrobić coś takiego, żebyśmy mieli tylko liczbę pod pierwiastkiem, żeby tej dziewiątki nie było przed pierwiastkiem. I to jest operacja znacznie łatwiejsza niż wyłączanie czynnika pod znak pierwiastka, bo co wystarczy zrobić? Zobacz, jeżeli masz pierwiastek stopnia drugiego, bo tutaj nie mamy innego stopnia, czyli jest stopień drugi, to wystarczy, jeżeli tą dziewiątkę zapiszesz pod pierwiastkiem jako 9 do potęgi drugiej. A tą dwójkę po prostu przepisujemy, no bo skoro ona była pod pierwiastkiem, to ją przepisujemy dalej pod pierwiastkiem. No i nic trudnego, teraz wystarczy wykonać działanie pod pierwiastkiem. 9 do potęgi drugiej to jest 81, razy 2 to będzie 162. I koniec, włączyliśmy czynnik pod znak pierwiastka. Zróbmy inny przykład. 5 pierwiastków z 3. Czyli znowu zobacz, pierwiastek jest stopnia drugiego, więc tą piątkę, która jest przed pierwiastkiem, podnosimy do kwadratu. No bo zobacz, pierwiastek z 5 do kwadratu to jest tak naprawdę 5. Wartościowo wszystko jest takie samo. I mnożymy oczywiście razy tą trójkę, która już była pod tym pierwiastkiem. I wykonujemy działanie. Mamy pierwiastek z 5 do kwadratu to będzie 25, razy 3 to będzie 75, czyli to będzie pierwiastek 75. Jeszcze jeden przykład. 1 druga pierwiastka z 20. Czyli pod pierwiastkiem zapisujemy, że 1 druga to będzie 1 druga do potęgi drugiej pod pierwiastkiem, bo pierwiastek jest stopnia drugiego i musimy to jeszcze wymnożyć razy 20, które już znajdowało się pod pierwiastkiem. Wykonujemy działanie pod pierwiastkiem. 1 druga do kwadratu to będzie 1 czwarta razy 20. Czwórka z 20 nam się skracają i mamy po prostu pierwiastek z 5. No to dobrze, a co wtedy, kiedy stopień pierwiastka jest inny? No robi się to bardzo podobnie. Jeżeli mielibyśmy dwa pierwiastki trzeciego stopnia z 5, to po prostu tą dwójeczkę nie podnosimy do potęgi drugiej, tylko podnosimy ją do potęgi trzeciej, ponieważ taki jest stopień pierwiastka. Czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej razy ta piątka, która już była pod tym pierwiastkiem, z nią nigdy nic się nie dzieje. Czyli mamy pierwiastek stopnia trzeciego z 2 do potęgi trzeciej, czyli 8 razy 5, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 40. Inny przykład. 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 3. Czyli mamy pierwiastek stopnia trzeciego. Ponownie piątkę podnosimy do potęgi trzeciej, no bo pierwiastek jest stopnia trzeciego i mnożymy razy 3. Ta trójeczka oczywiście była pod pierwiastkiem, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia, 5 do potęgi trzeciej to będzie 125 razy 3, czyli mamy pierwiastek stopnia trzeciego z liczby 375. Analogicznie, zróbmy sobie taki jeden przykład, że mamy pierwiastek stopnia piątego, żeby sobie już utrudnić. Czyli mamy dwa pierwiastki piątego stopnia, na przykład z 6, i to będzie pod pierwiastkiem stopnia piątego zapisujemy sobie 2 do potęgi piątej, bo taki jest stopień pierwiastka, mnożymy razy 6, no i wyliczamy to.
2 do potęgi piątej to będzie 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, to będzie 32 i mnożymy to razy 6, oczywiście pierwiastek dalej stopnia piątego i wynikiem będzie 32 razy 6, to będzie 192, czyli pierwiastek piątego stopnia z liczby 192. Bardzo ważna umiejętność, a po co nam ona, gdzie ona się przydaje? Czasami na egzaminie ósmoklasisty albo na jakimś sprawdzianie masz takie zadanie, gdzie musisz uszeregować liczby rosnącą. I na przykład niech będzie, że A to będzie 3 pierwiastki z 5, liczba B to będzie 5 pierwiastków z 2, liczba C to będą 3 pierwiastki z 3 i liczba D to będą 2 pierwiastki z 7. No i teraz nie wiedząc, ile w przybliżeniu są równe te pierwiastki, no jak oszacować te liczby? Jaki mamy pomysł? No bardzo dużo osób w tym momencie panikuje, no i próbuje strzelać. Ale jeżeli znasz metodę, jak włączyć czynnik pod znak pierwiastka, to zadanie robi się bardzo banalne. No bo zobacz, teraz tych liczb nie potrafimy oszacować wartościowości, prawda? Która z nich jest większa, która mniejsza. Ale dajmy sobie minutę czasu, włączmy czynnik pod znak pierwiastka i znowu przyjrzyjmy się temu zadaniu, czy faktycznie dalej będzie takie trudne. Zobacz, włączmy liczbę 3 pod pierwiastek stopnia drugiego, czyli mamy 3 do kwadratu razy 5, czyli my wiemy, że to jest 9 razy 5, czyli pierwiastek z 45. Jeżeli chodzi o przykład B, to mamy 5 do kwadratu razy 2, czyli mamy 25 razy 2, czyli pierwiastek z 50. Przykład C, trójkę podnosimy do kwadratu razy 3, czyli mamy 3 do kwadratu 9 razy 3, czyli pierwiastek z 27. I przykładzik D, podnosimy sobie dwójeczkę do kwadratu, mnożymy razy 7, mamy 4 razy 7, czyli pierwiastek z 28. I co powiesz teraz? Czy dalej uszeregowanie tych liczb rosnąco jest jakimś problemem? No oczywiście, że nie, no bo my już wiemy, że najmniejszą liczbą będzie pierwiastek z 27, czyli najmniejsza literka to C. Większa od niej to pierwiastek z 28, czyli D. Kolejna pierwiastek 45, czyli A, no i największą będzie liczba B, czyli pierwiastek z 50. Zobacz, teraz to zadanie jest naprawdę banalne, ale tylko wtedy, kiedy potrafisz włączać czynnik pod znak pierwiastka. Tak więc pamiętaj o tym, że możemy wykonać taki zabieg, to bardzo ważna umiejętność. Kolejną niesamowicie ważną rzeczą, której będziesz używał w całej swojej matematycznej edukacji aż do matury, jest to usuwanie niewymierności z mianownika ułamka. O co chodzi? Pamiętaj proszę, że obliczając cokolwiek, nigdy nie możesz podać wyniku, gdzie w mianowniku ułamka jest wyrażenie z pierwiastkiem. Czyli na przykład mając 2 przez pierwiastek z 3, mając taki wynik, nie możesz go tak zostawić. Musisz pozbyć się pierwiastka z mianownika ułamka. I uwaga, pierwiastek może pojawić się w liczniku. Czyli na górze ułamka możesz mieć tam dosłownie wszystko, ale w mianowniku nie wolno ci go mieć. No i teraz jak się pozbyć tego mianownika, jak to robimy? Zawsze musisz przemnożyć licznik i mianownik tego ułamka razy właśnie ten pierwiastek. Czyli skoro w mianowniku mieliśmy pierwiastek z 3, to przemnażamy zarówno licznik, jak i mianownik razy pierwiastek z 3. No i 2 razy pierwiastek z 3 to będą po prostu 2 pierwiastki z 3, a uwaga, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest przecież pierwiastek z 3 do kwadratu, a to jest zwykłe 3. I to jest już prawidłowa odpowiedź. Zobacz, w mianowniku nie masz pierwiastka, więc możemy tak zostawić tą odpowiedź. Inny przykład. 3 pierwiastki z 3 przez 2 pierwiastki z 5. Czyli jak to możemy zrobić? Możemy przepisać ten ułamek 3 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 5 i ponownie mnożymy razy ten pierwiastek, który jest w mianowniku. I nie musisz mnożyć razy 2 pierwiastki z 5, choć niektórzy tak robią. Wystarczy, że przemnożymy razy sam pierwiastek z 5 i raczej taką metodę ci polecam, ponieważ masz mniejsze liczby i po prostu łatwiej, przyjemniej się liczy. Czyli 3 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 5 to mnożymy te pierwiastki razy siebie i mamy 3 pierwiastki z 15,
Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 daje nam 5, czyli mamy 2 razy 5, a to będzie zwykłe 10. I taki zapis jest już jak najbardziej poprawny. Inny przykład: 1 plus pierwiastek z 3 przez 2 pierwiastki z 2. I znowu, żeby to wykonać, musimy przemnożyć licznik i mianownik razy pierwiastek z 2. Czyli mamy 1 plus pierwiastek z 3 przez 2 pierwiastki z 2 i mnożymy razy pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o licznik ułamka, to musisz to potraktować w ten sposób, jakby tu był nawias. I mnożymy liczbę razy pierwiastek z 2 i pierwiastek razy pierwiastek z 2. Możesz się zastanawiać, a dlaczego nie robiliśmy tak w przykładzie powyżej? Już tłumaczę, dlatego, że tutaj było mnożenie między tymi liczbami. Między trójką a pierwiastkiem z 3 było mnożenie, więc jest to jedno wyrażenie matematyczne. Natomiast tutaj mamy dwa wyrażenia, jeden dodać pierwiastek z 3. Jeżeli między liczbami jest dodawanie albo odejmowanie, traktujemy to w matematyce jako dwa osobne wyrażenia i każde z tych wyrażeń musimy przemnożyć razy pierwiastek z 2. Pamiętaj proszę o tym, bo tu się bardzo często popełnia błąd. Czyli 1 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 to będzie pierwiastek z 6. I w mianowniku mamy 2 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2, z tych pierwiastków robi się nam 2, więc mamy 2 razy 2, a to będzie 4. I taka odpowiedź jest już jak najbardziej poprawna. Zróbmy sobie jeszcze jeden podobny przykład tego typu. Jeżeli mielibyśmy 3 pierwiastki z 2 plus 5 przez 4 pierwiastki z 3. W takim razie przepisujemy 3 pierwiastki z 2 plus 5 przez 4 pierwiastki z 3 i musimy przemnożyć górę i dół razy pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3. I ponownie traktujemy licznik, jakby tu był nawias, czyli musimy każdy element oddzielony plusem przemnożyć razy pierwiastek z 3. Czyli 3 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 3 daje nam 3 pierwiastki z 6. Dodać 5 pierwiastków z 3 i mamy przez 4 razy zwykłe 3, to będzie 12. I to by była nasza odpowiedź. I na sam koniec zróbmy sobie jeszcze kilka takich działań z pierwiastkami, może takich troszkę trudniejszych, ale musisz umieć je wykonywać, żeby poradzić sobie na egzaminach i na sprawdzianach. Mamy na przykład takie działanie: 3 pierwiastki z 2 razy 2 pierwiastki z 3 dodać 5 pierwiastków z 6. No i musimy je uprościć, przedstawić w prostszej postaci. Jeżeli mamy wyrażenie z nawiasem, to podobnie jak to było w przypadku usuwania niewymierności, musimy przemnożyć tą liczbę razy 2 pierwiastki z 3 i tą liczbę razy 5 pierwiastków z 6. Czyli mielibyśmy, uwaga, mnożymy 3 razy 2, czyli mamy 6, a pierwiastek mnożymy z pierwiastkiem. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to będzie pierwiastek z 6. Dodać i ponownie, trójkę mnożymy z piątką, czyli mamy 15 i pierwiastek z 2 mnożymy razy pierwiastek z 6, więc mamy pierwiastek z 12. Ale uwaga, to nie będzie najprostsza postać, ponieważ zobacz, pierwiastek z 12 możemy zapisać jeszcze inaczej. Rozłóżmy sobie 12 na czynniki pierwsze, czyli dzielimy na 2, mamy 6, na 2, 3, na 3, 1. Mamy tutaj parę dwójeczek, więc pierwiastek z 12 możemy zapisać jako 2 pierwiastki z 3. Trójka zostaje samotna, więc ona wędruje pod pierwiastek. Czyli w prostszej postaci moglibyśmy przedstawić ten wynik jako 6 pierwiastków z 6 plus 15 razy i zamiast pierwiastka z 12 piszemy 2 pierwiastki z 3. Czyli mamy 6 pierwiastków z 6 dodać, 15 razy 2 to będzie 30,
pierwiastków z trzech i to by była nasza ostateczna odpowiedź. Pamiętaj o tym, że jeżeli wynik da się przedstawić w prostszej postaci, to zawsze musimy to wykonać. Czyli zawsze pamiętaj, sprawdź sobie, czy tej liczby pod pierwiastkiem nie da się rozłożyć na czynniki i nie możemy wyciągnąć jakiejś liczby spod pierwiastka. Jak byśmy sobie poradzili na przykład w takiej sytuacji? 6 pierwiastków z 2 przez 5 i to musimy podnieść do potęgi drugiej. Jeżeli mamy takie działanie, to oznacza, że ta potęga druga dotyczy każdego elementu z tego nawiasu. Czyli musimy każdą liczbę podnieść do potęgi drugiej. 6 do potęgi drugiej to będzie 36. Razy pierwiastek z 2 do potęgi drugiej to będzie 2, przez 5 do potęgi drugiej to będzie 25. No i wykonujemy to działanie, 36 razy 2 to będzie 72, przez 25 wyłączamy całości, czyli mamy 2 całe, 2 razy 25 to jest 50, do 72 brakuje nam 22 25 i to będzie nasz wynik. Jeżeli mielibyśmy jakąś wyższą potęgę, czyli na przykład 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 5 przez 2 i to wszystko do potęgi trzeciej. W tym momencie znowu każda liczba jest podniesiona do potęgi trzeciej. Czyli 3 do potęgi trzeciej to będzie 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 5 podniesiony do potęgi trzeciej to będzie po prostu 5. Pamiętamy, że jeżeli pierwiastek ma taki sam stopień jak potęga, to po prostu ten pierwiastek i potęga się skracają. Przez 2 do potęgi trzeciej daje nam 8 i obliczamy. Mamy 135 przez 8 i wyłączamy całości. W 135 ósemka zmieści się 16 razy. 16 razy 8 to jest 128, więc do 135 brakuje nam jeszcze 7 i na dole piszemy 8. I teraz co możemy zrobić, kiedy na przykład mamy takie wyrażenie 3 pierwiastki z 2 do potęgi 5? Jak to możemy wykonać? Zobacz, podnosimy trójkę do potęgi 5. Możemy sobie to rozpisać i po wyliczeniu mamy 243 razy. I jak wykonać działanie pierwiastek z 2 do potęgi 5? Jest na to kilka sposobów. Rozpiszmy sobie ten pierwiastek z 2 do potęgi 5 jako pierwiastek z 2 pięciokrotnie pomnożony razy siebie. No i możemy skorzystać z takiej własności, że pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to po prostu jest 2. Kolejny pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to też jest 2. Czyli tak naprawdę mamy 243 razy 2 razy 2 i razy pierwiastek z 2, który został. Czyli 243 razy 4 to będzie 972 pierwiastki z 2 i to będzie nasz wynik. Podobny przykład możemy mieć 5 pierwiastków z 3 do potęgi trzeciej. Czyli piątkę podnosimy do potęgi trzeciej, mamy 125, a jeżeli chcemy podnieść pierwiastek z 3 do potęgi trzeciej, to mamy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Te dwa pierwiastki z 3 tworzą razem po prostu zwykłą trójkę, czyli mamy 125 razy 3 razy pierwiastek z 3, czyli mamy 375 pierwiastków z 3. I to wszystkie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o działania na pierwiastkach. Moja wielka prośba, bardzo poważnie podejść do tej lekcji, ponieważ pierwiastki to temat, który przysparza wiele trudności uczniom. Jest tam wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać i metod, których trzeba się nauczyć wykorzystywać. Więc podejdź bardzo sumiennie do zadania domowego, wykonaj je bardzo uważnie, sprawdź z odpowiedziami, czy masz takie same wyniki, a jeżeli nie, to czy rozumiesz swój błąd i czy już wiesz, jak poprawnie wykonać to zadanie. Dopiero jeżeli będziesz pewny, że bardzo dobrze opanowałeś ten temat, w razie potrzeby oglądnij tą lekcję jeszcze raz, zrób sobie jakieś notatki, dopiero wtedy przejdź do kolejnej lekcji. Do usłyszenia i powodzenia w zadaniu domowym.